Tapira to w intrze jeszcze nie było, prawda? You may be experiencing disorientation or memory loss. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun gry Paranoia Happiness is Mandatory opartej na systemie pen and paper. Całość ma za zadanie zaostrzyć apetyt na czarny humor i futurystyczne wątki, których uświadczymy w grze. Do tego aktywna pauza, klonowanie, by ulepszać postać, no brzmi interesująco. You shall never leave this. Dziedzictwo pierwszego ostrza już zawitało w całej swojej krasie do Odysei. Jak się okazuje, drugie duże rozszerzenie Fate of Atlantis pojawi się niebawem, już 23 kwietnia. Pierwszy epizod lub raczej miejsce na niego znalazło się na liście zmian wprowadzonych z łatką 1.20 dodaną dzisiaj. Tedious life. Kolejna darmowa gra zawitała w szeregi przez jednych kochanego i przez innych znienawidzonego Epic Games Store. Od dziś za 0 zł do swojego konta dodać możemy The Witness, pierwszoosobową przygodówkę. Wiemy także, co czeka nas w kolejce na przyszłość. Transistor. Mijają 4 miesiące od premiery Battlefielda 5 i EA właśnie wprowadziło mikrotransakcje do swojej gry. To żadna nowość, więc nie ma co podskakiwać z zaskoczenia. Póki co za wirtualną walutę kupimy wszelkie przedmioty kosmetyczne, a resztę później, ale lootboxów nie będzie. Go back to the 90s. Nim przyjdzie nam wyrywać sobie kręgosłupy, w nowym Mortalu kilka wieści i ciekawostek ze stajni Netherrealm. Gra zadebiutuje z 25 postaciami, a po wszystkich DLC będzie ich ponad 30. Twórcy planują w przyszłości umożliwić crossplay, a kampania fabularna obędzie się bez quick time eventów. I lootboxów też nie będzie. No a na koniec nowe wideo twórców Ancestors The Humankind Odyssey. Ich dziwny tytuł ma stawiać na nieliniową rozgrywkę zmuszającą gracza do ciągłej walki o przetrwanie i przekazywanie doświadczeń kolejnym generacjom. Do tego budowanie plemion i przejmowanie kolejnych terenów. Nieźle. No i to tyle na dziś. Bywajcie!